Chciałbym wam coś pokazać. Jest to związane z bursztynami, a bardziej z tym, w jaki sposób one powstawały, zarówno kiedyś, jak i współcześnie. Zobaczcie. Patrzcie, jakie tutaj są duże, zastygnięte krople żywicy. To drzewo, jak widzicie, jest całe praktycznie oblepione taką stwardniałą żywicą. Patrzcie. No jest tutaj tego naprawdę dużo, różnych kształtów. Taki materiał właśnie, dostając się później do wody, do osadów piaszczystych, z czasem twardnieje i tworzy znane nam dzisiaj bursztyny. Tak oto właśnie na przestrzeni kolejnych wieków, tysiącleci, czy nawet jeszcze dłuższego okresu, mogą tworzyć się właśnie bursztyny, które poprzez obumarcie tego drzewa lub powalenie go, drzewo takie trafia do rzeki, z czasem zostaje gdzieś zdeponowane, pień zostaje nadsypany piachem lub żwirem rzecznym wskutek działających warunków, jak temperatura, jak minerały występujące w tym osadzie. Żywica ta z wiekiem twardnieje i zamienia się w bursztyn. Chociaż już zobaczcie, jakie to jest twarde. Zobaczcie, jaka ona jest bogata w różne związki powodujące łatwopalność. Wystarczy kawałek żywicy i mamy coś takiego. Związki terpentyny.